Jarku, czy jest się czego bać? Wiesz co? Nie. To ja uważam, że tak naprawdę, jeżeli będziesz w tym życiu sobą, to nie ma się czego bać. Są rzeczy, które mogą być dla nas nie przerażające, mogą nas, nie wiem, tak się wydaje, że mogą nas stresować, tak? Mogą nas zastanawiać, niepokoić, ale tak naprawdę, czy jest powód, żeby się ich bać? To nie. To jest tylko jak problem, jak przeszkoda, którą, jak ciemny pokój, nie jest oświetlony, póki nie zapalisz światła, to potem się nagle okazuje, że tam nic nie ma, że nie było się czego bać. I na ogół tak jest całym tym strachem. No tak, ale to jest nasze wyobrażenie. Tak? No tak, ale i ty, i ja pracujemy z przedsiębiorcami i często, gęsto taką główną barierą, którą widzę, to jest bariera w głowie. Ludzie się boją. Nie wiedzą, czego, ale się boją. O co chodzi z tym lękiem? Wiesz co, nie wiem, dla mnie to jest tak jakby właśnie dwie przeciwstawne rzeczy. Ja to często im określam i tak jak rozmawiam z ludźmi, to jest lęk, a po drugiej stronie jest odwaga. Aha. Czyli to coś, to jest siostra bliźniaczka. Tak. To są przeciwieństwa, ale tak jak w życiu bywa, że przeciwieństwa się przyciągają. I tak naprawdę na bazie jakiegoś lęku, czegokolwiek, który sobie stwarzamy sami, mamy właśnie często ten taki przysłowiowy ciemny pokój, w którym my wyobrażamy sobie rzeczy, które się tam mogą znajdować, okazuje się, że potem musimy to pokonać. I to jest tak naprawdę odwaga, że nie ma odwagi, jak nie ma lęku. Tak. Wiesz, to najbardziej do wyobraźni konkretnie przynajmniej. Jakbyś przykład jakbyś rzucił z życia, z twojego, od kogoś, żeby to przełożyć, co mówiłeś, na jakiś konkretny przykład. Wiesz co, to jest tak jak w sytuacji, ja mogę powiedzieć, zajmuję się dużo też osobami, które jakby wzmacniam w takim poczuciu własnego bezpieczeństwa, bo boją się na ulicy. Tak? Czyli co zrobić, co musisz umieć, co wiedzieć, żeby się przestać bać. I teraz zaczęliśmy też analizować, szukać właśnie takich rzeczy, co człowiek taki podstawowy, takim basicu powinien mieć, wiedzieć, żeby móc chodzić tak jakby spokojnie na ulicy. To nie to, że nie będzie świadom zagrożeń, które mogą na niego czyhać jakby na ulicy, ale z drugiej strony nie może być zbytnio tym przerażony. I teraz zaczęliśmy jakby formułować, co dać człowiekowi, żeby się przestał bać. Jak zauważyliśmy na przykład w takiej jakby całej tej sytuacji, to ludzie określają, że to jest strach, że strach ich niepokoi, że mają sytuację, no tak jak ja mam osoby, które trafiają do mnie, bo miały to nieszczęście, że ktoś się zgwałcił. Tak? Nie chodzi o to, żeby trzeba je uczyć wykręcania palców, ale tego, żeby normalnie móc znów funkcjonować, że to życie dalej idzie. Ja mogę albo zostać w tym miejscu i cały czas żyć w jakiejś takiej traumie, albo pójść do przodu. I podobną traumę, którą ja czasami określam syndromem sztokholmskim, moim wewnętrznym, który mam, tak? Bo mówimy o tym, że ktoś jest zakładnikiem, nie wiem, w kwestii rodzinnych takich uwarunkowań. A tu chodzi o sytuację, że ja czasami sam tworzę pewne bariery. Ja sam tworzę pewne bariery, które powodują, że coś chciałbym zrobić, ale czegoś się boję. Nie do końca wiem, co jest określone. Jest ta chęć odwagi. Ale osoba, która przeszła taką ogromną traumę, jak mówiłeś o osobie, na przykład, która została zgwałcona, no to nie są bariery, które sama tworzy, są faktyczne bariery. Nie, ale to są, to jest zdarzenie. To już nie jest jakby bariera. Bo to no tak, bo zdarzenie było w przeszłości, tak, ale on cały czas ale żyje. To jest właśnie tym żyjesz. To jest na takiej zasadzie, że ktoś na przykład, nie wiem, uprawia jakieś sporty, które mają mu pomóc czuć się pewniej, ale tak naprawdę to, co ćwiczy, nie do końca go przekonuje, bo to widać, to daje się zauważyć u człowieka, że są jakby problemy w tym, jak człowiek jest prowadzony przez, nie wiem, tego swojego, nie wiem, mentora, trenera, tak, instruktora. I ja zacząłem na przykład na to patrzeć jakby od takiej strony, jak ze 3 lata temu moja starsza córka, jak miała 6 lat, zadała mi takie pytanie. Tato, czemu to jest tak, że jak kot robi miał, to mówi się, że miauczy, a pies jak robi hał, to mówi się, że szczeka, a nie hałczy. Ja na szczęście nie musiałem jej od razu udzielić tej odpowiedzi, bo był kłopot. Ale jedyne, co mogłem mi po chwili odpowiedzieć, to powiedziałem, nie wiem. I to jest właśnie w takich naszych takich stereotypach, że obarczamy się, otaczamy się często takim szczekaniem, tak, takimi słowami, które do końca nigdy się nie zastanowiliśmy, czemu tak jest, czemu ta rzecz jest tak określana. A tak naprawdę chodzi o to, żeby odnaleźć w tym wszystkim to swoje hałczenie, tak? Żeby nadać swoje nazwy pewnym rzeczom. I dlatego ja na przykład jak pomagam takim osobom, to nie uczę ich konkretnych rzeczy, bo ktoś mówi, ale to mi nie pasuje. No to po co uczyć kogoś czegoś, co ci nie pasuje? Dlatego kwestia jakby odwagi, zrobienia czegoś jakby, można powiedzieć, że, bo jakby zwróć uwagę na to, że też jest taka różnica między odwagą a ryzykiem. Na kogoś możemy powiedzieć, jaki on jest odważny, a to jaki jego, jak on jest ryzykant. Po co on to robi? Jeżeli teraz na przykład matka broni swoje dziecko, no to powiemy, że to jest odważne i nie patrzymy na to pod względem jakimś tam nawet prawnym, emocjonalnym. Nie, po prostu to jest matka i to rozumiemy, że nawet jakby robiła jakieś zwariowane rzeczy, to będziemy jej przyklaskiwać. A za chwilę ktoś inny, w innej sytuacji, tylko w innych okolicznościach, może będzie robił podobne rzeczy, nie wiem, będzie skakał po dachach domów, to powiemy, że to jest głupie ryzyko, tak, które on podjął, że to jest niepotrzebne. Dlatego tak naprawdę wielokrotnie wystarczy tylko z innej strony spojrzeć na, nie wiem, można powiedzieć, na taki problem i nagle się okaże, że to jest zupełnie, nabiera jakby innego światła, tak jak jest ze strachem.
Dlatego, że my często określamy, że to, czego się boimy, to jest strach, a strach to jest nasz najlepszy przyjaciel. Ja mówię, jeżeli mamy coś takiego i każdy z nas jest, że tak powiem, od zawsze, od urodzenia, ma wbudowany taki mechanizm obronny jak intuicja, tak, która sama mówi tuere z łacińskiego, chronić, strzec, zabezpieczać, to jej młodszym bratem jest strach. Tylko nie wchodzi mi w określenia w Wikipedii, tak? Bo to jest tak jak nie możemy pozwolić dać się komuś prowadzić i wyciągać z takich rzeczy ktoś, kto nie przeżył tego samego. Tak jak najlepszym, nie wiem, terapeutą i kimś, kto może pomóc w zapewnieniu jakby wyjścia z nałogu, jest były alkoholik, tak? Tak samo osoba, która miała pewne przeżycie jakby traumatyczne, doświadczyła, nie wiem, w swoim życiu przemocy, tego, że się przegrywa, że coś nie wychodzi, ona będzie najlepiej w stanie kogoś pociągnąć, bo będzie czuła to, tak? Czyli jeżeli ja, nie wiem, rozmawiam z tobą i wiem, że ty doświadczyłeś tego samego, to wystarczy, że ja powiem słowa, a ty to samo rozumiesz. Nie muszę cię do tego przekonywać, tak? Zaraz, chwileczkę, bo mówisz, że pracujesz z osobami, które uczą się na nowo pewności siebie w bardzo trudnych wydarzeniach i mówisz, no najlepiej taką osobę zrozumie ktoś, kto to przeżył, no ale ty z kolei jesteś po drugiej stronie równania. No, ty jesteś osobą, która przez jakiś czas żyła otwierając drzwi kopniakiem, tak? Mówiąc kolokwialnie. Czyli no, byłeś specjalistą, osobą, która jest takim wręcz ikoną od odwagi, prawda? I ty mówisz, no a osoba, która przeżyła najtrudniejsze rzeczy, jest ta, która przeżyła te trudności. Ale myślisz, że przez to tylko, że pracowałem właśnie, to jest znowu, to jest to szczekanie. Tak. Że ludziom po drugiej stronie wydaje się, że ci to są niesamowici twardziele. Tak? A dla mnie osobiście jest takie coś, że osoby, które mówiły, że się nie boją, to nie były przyjmowane do tej jednostki. To właśnie pewnego rodzaju ten lęk można określić słowem ostrożność. Tak? Bo nie wiem, jeżeli widzisz trzy osoby agresywne, jakieś podpite, które idą w twoim kierunku chodnikiem, a ty przyjdziesz na drugą stronę, to nie można tego określić, że się boisz. Tylko, że jesteś zdroworozsądkowym, myślącym człowiekiem. Tak? Że to jest rozwaga, ostrożność. I jakby w takim zakresie. I ja w jednostkach też może nawet taka jednostka i praca w tych służbach była pewnego rodzaju terapią na pewne doświadczenia, które miałem też w dzieciństwie, tak? Że nie doświadczyłem czegoś takiego, że ktoś mnie klepnął po ramieniu i powiedział, jesteś dobry, że jesteś super, że droga, którą obrałeś. I tak naprawdę ja po wielu takich potknięciach, aczkolwiek z perspektywy czasu, patrzę na to, że ktoś tam na samej górze pozwolił mi pewnych rzeczy dotknąć, bo teraz jak kogoś uczę, to ja potrafię go zrozumieć. Tak? Potrafię jakby złapać takie flow z nim i wiem, o czym on często jakby mówi, tak? Że nie są to tylko słowa, tylko ja widzę tą jakby bazę emocjonalną, która jest tam w środku. Czyli tak? Ty przeżyłeś też swoje i doszedłeś do takiego miejsca, że dzisiaj jesteś w takim miejscu, w jakim te osoby zalęknione chciałyby być, tak? Dlatego ty jesteś ich mentorem. Tak mi się wydaje. I dlatego to ja też im tłumaczę, że żeby być odważnym, tak? To muszę mieć jakieś pewnego rodzaju zaplecze. Tylko często nasze wyobrażenia o tym zapleczu są takie złudne, bo człowiek myśli, że nie będzie miał broń, to już mu pozwoli zapewnić jakby bezpieczeństwo. No wielu przedsiębiorców w tej chwili zapisuje się właśnie na strzelnicę, kupują broń, bo to gdzieś ma być w ich wyobrażeniu pewne antidotum na ich lęki. Tak, to jest właściwy kierunek? Nie. Moim zdaniem, i to jest tak jak powiedziałem też, jakby nawiążę na chwilę do tego strachu. Dlatego, że strach w odróżnieniu od lęku, który jest taki długotrwały, że boisz się latać, boisz się małych pomieszczeń, tak? Boisz się ciemności, to strach to jest sygnał. To nie jest emocja jak lęk, tak? Jak smutek, na przykład radość, tylko strach jest sygnałem jak zapalone światło, które się po prostu rozbłyska. Czyli ostrzega cię. On cię ostrzega na chwilę przed tym, kiedy do czegoś doszło. Czyli jeżeli się boisz, że ktoś może cię uderzyć, to znaczy, że cię nie uderzą. Jeżeli boisz się, że dany projekt, dany podpis może się na przykład, nie, dana umowa może nie wyjść, to znaczy, że jeszcze nie ma tej sytuacji, że ona nie wyszła. I my tak właśnie, ale my wpisujemy to, że jak już się taki sygnał pojawił, to że już była katastrofa. Nie, bo jeżeli ja się boję, że ktoś może mnie uderzyć, to mnie nie uderzył. Jak mnie uderzy, no to okej, mogę bać się tego, że uderzy mnie znowu. Ale na ogół będzie taka sytuacja, że mogę się tylko bać konsekwencji tego uderzenia. I w całym jakby procesie budowania tej właśnie tej odwagi, żeby z odwagi nie wpaść pod rynne ryzyka, tak? To musisz, takiej brawury, tak? Tak. To ważną rzeczą i ja uważam, że to jest niesamowicie przekłada się właśnie też pod klientów, bo raz te osoby, o których rozmawiałem, które miały ten przypadek swój życiowy, taki niefortunny, ale też mam chłopaków takich, którzy mają po 19-20 lat, którzy tak naprawdę mają bardzo dużo pieniędzy bardzo często, są synami ojców, którzy mają, można powiedzieć, oni mają bardzo dużo pieniędzy i zapewniają im wszystko, ale oni nie mają tego siebie. Miałem takiego chłopaka, który przyszedł do mnie właśnie, jego tata go przysłał, bo nie mogli nawiązać dobrych relacji.
powiedział mi, że chodził z nim do psychologa. Ja zadałem pytanie, czy to był psycholog, czy pani psycholog. Mhm. No, tak. No i on, psycholożka, tak? Jak w tych czasach. A on powiedział, no, kobieta. A ja mówię, nie można 20-letniego chłopaka wysłać do mamy. Tak, bo nauczyła go przystosowania do świata kobiecego. Bo, dlatego, że jak jest mały chłopiec, no to jak się skaleczy, przewróci, to do kogo biegnie? Do mamy. Starszy chłopak, jak ma ranę jakąś, to idzie do taty i pokazuje mu, zobacz, jaka to jest męska blizna, później będzie, tak? To jest zupełnie inny świat. Jeżeli teraz taką dojrzałą osobę przeprowadzasz tam do mamy, to tak jakbyś mu pokazywał, jesteś niedojrzały, musisz nadal jakby zacząć jakby od początku. I w tym jakby kontekście, jak on tam przyszedł, rozmawialiśmy, mówi, okej, dobrze. No i przyszedł do mnie, ja mu zapytałem go, jak masz na imię? No i on do mnie mówi, że Robert. A ja mówię, dobrze, Robert, powiedz mi, przyjechałeś tu sam, czy, nie wiem, komunikacją, swoim samochodem? Nie, tata mnie przywiózł. Ma 19 lat, tak? Tak. No prawie 20, no 20 już, tak, teraz już ma 20 lat. Ja mówię, że tata mnie przywiózł. A ja mówię, mieszkasz sam czy z rodzicami? No z rodzicami, ale nie wiem, masz oddzielny no, pokój, no tak, ale gotujesz sobie sam, masz swoją lodówkę? Nie, no mają dwie gosposie, tak, które gotują w domu. A ja mówię, jak cokolwiek nie robisz, to masz jakieś swoje pieniądze za swoje, na przykład rzeczy, przynajmniej to jedzenie kupujesz, pracujesz? Nie, no wszystko dają rodzice. Ja do niego mówię, to wiesz co, to powiem ci, że ty nie masz na imię Robert, bo ty jesteś cały czas synem Macieja. Mhm. I to jest właśnie to coś, że my ciągle tak naprawdę nie przecięliśmy pępowiny sami, bo to się mówi, że rodzice mają odciąć pępowinę w stosunku do swoich dzieci, tak? To tak samo my jako dzieci często nie odcinaliśmy i jak coś nam nie wychodzi, to zrzucamy to na kanwę rodziców, że dzieciństwo, że coś tam. Zamiast przecież dzisiaj, tak naprawdę to, co moja babcia kiedyś zawsze powtarzała, dzisiaj jest pierwszy dzień reszty twojego życia. To zostaw to. Nie mówi się, to nie jest, że to jest kolejny dzień twojej, pierwszy reszty, tak? Jutro też będzie kolejny, tak? To albo możesz dzisiaj stanąć i powiedzieć, dobra, odcinam tamto, co było i to ja jestem na tyle, nie wiem, kompetentną osobą, że jestem w stanie coś stworzyć. I co, Robert odciął? Nie. Nie odciął? Nie odciął. Jednak ten świat taki był dla niego za dobry. Jakby wiesz, za fajny, za wygodny. Czyli po drugiej stronie, było zbyt duże ryzyko dla niego. Tak. Że nie chciał, bo z jednej strony chciał się od ojca uniezależnić, ale z drugiej strony, że chciał być odważny, pokazać mu, jaki jest odważny, że sam, ale z drugiej strony to wygodnictwo mu pasowało. Wygodnictwo tam po drugiej stronie było ryzyko porażki. Tak. Ale zobacz, bo to jest właśnie cały czas jakby w tym systemie, co jest, co zrobić, żeby się nie bać, tak? To i ludzie zapisują się na różne sztuki walki, coś trenują, a ja zawsze mówię, że przecież to nie ta droga, bo zobacz, jak była mowa na przykład nie chodź na Pragę, bo tam biją. Każdy miał w szkole jakiegoś kolegę, bo sam bym, bo może to byłeś, ja byłem może takim, że uważaj na niego, bo on bije. Nie chodź do tego sklepu albo na tą dyskotekę, bo tam możesz jakby no, oberwać, tak? To nie mówili tak, nie chodź na Pragę, bo tam znają techniki samoobrony, jak ich zaczepisz, to się obronią. Tu jest jakby problem. Że człowiek obronę ma naturalnie wpojoną, jakby można powiedzieć, swoje geny, tak? Że naturalnie się obroni. Jeżeli pszczoła siada ci na czole, to ją wstrząkasz ręką. Jeżeli ona wraca, to zaczynasz szukać kapcia, gazety, czegokolwiek, ścierki, żeby je uderzyć, bo już wiesz, że teraz może cię urządzić. Chwilę wcześniej też. Czyli jeżeli jest ewidentne zagrożenie, nie wyobrażenie zagrożenia, to ty działasz i funkcjonujesz. I tak samo to można przełożyć na biznes, że często te lęki nasze, te, które nas jakby wstrzymują przed odważnym podjęciem jakiegoś kroku, jakiegoś działania, to jest iluzoryczne, jakieś takie nasze wyobrażenie. To jest właśnie to szczekanie, które wystarczy zapalić światło, jednak się okazuje, że nie było się czego bać. Mi kiedyś koleżanka powiedziała takim, przestań się tego obawiać, bo to się dobrze zakończy i będzie ci wtedy głupio. To ja mam na przykład przez to, że no, mam takie coś, że żeby zaufać, tak? I zaufać tam na samej górze, zaufaj Panu, on będzie działał. Tak? No to jeżeli ufam, to w czym jest problem? W porażce. Tak, no bo... W porażce, bo mój kolega ze studiów taką książkę napisał, Pozytywna psychologia porażki, Paweł Fortuna. I on tam w tej książce, rozdział po rozdziale, gdzieś tłucze nam, czytelnikom, że tak naprawdę takim głównym lękiem naszym cywilizacyjnym to jest lęk przed porażką. Że go wdrukowujemy dzieciom, że sami się boimy porażki, że dla nas ta porażka to jest jakimś demonem w ogóle czegoś strasznego, nie? Widzisz to podobnie? Tak, ale wiesz, bo... Dlatego ludzie na przykład szukają, właśnie w tym nawet, zapewnieniu takiego bezpieczeństwa, żeby czuć się odważnym, szukają takich dziwnych rzeczy. Nie, dla mnie czasami ktoś przychodzi i mówi, że tam chodzi do jakiegoś centrum sztuk walki. A ja mówię, wiesz, tylko ja pracuję na obrzeżach. Tak? Że ktoś mówi, że tam coś robię. Ja mówię, tam gdzie oni zaczynają, to ja już kończę.
Dlatego, że my właśnie ciągle jakby myślimy, że jak coś będzie bardzo trudne, że będzie z jakiegoś niesamowitego kraju, gdzieś, znowu sami przyczepiamy łatki i stereotypy. Mhm. I teraz, jeżeli chodzi o porażkę, na każdym, nie wiem, dla mnie, ale to jest moje tak. subiektywna ocena, na każdym etapie mojego życia musi być tak, że muszę mieć swój wewnętrzny fundament. Muszę umieć pozbyć się swojego syndromu sztokholmskiego. Wyjść w końcu z tego kokonu i zacząć żyć. Bo nie wiem, czy dzisiaj to nie jest mój ostatni dzień też życia mojego, tak? Mi fajnie kiedyś jeden spowiednik powiedział na spowiedzi: Jarek, czemu tak ciężko pracujesz? Ja mówię, no bo ja w życiu nic nie dostałem, wyszedłem z domu z plecakiem, tak? I no mówi, no to dlaczego tak pracujesz? Ja mówię, że mam dzieci i chcę im zapewnić byt. No ale po co? A ja mówię, no bo chcę im zapewnić, bo nie wiem, on mówi, ale ile będziesz żył? Właśnie dlatego, że nie wiem, ile będę żył, to chcę jak najszybciej zapełnić jakiś byt. A on wtedy zadał mi takie pytanie, które nie potraktowałem negatywnie, jakby w taki, tylko właśnie w taki pozytywny. Skąd wiesz, ile one będą żyły? I tak naprawdę, wiesz, moje motto, które mam w działaniu takim mocnym, to jest to: zrób to, co byś zrobił, gdybyś się nie bał. I tak samo jak mam coś zrobić i czuję przy tym lęk, to zastanawiam się, czy tak naprawdę nie chodzi o to, czy się boję, czy się nie boję, tylko czy chciałbym to zrobić, tak? Jakbym się nie bał, jeżeli miałbym zapewnione, że to wyjdzie. No to wtedy, i mówię, tak, chcę to zrobić, no to wtedy to robię. Nie mogę przewidywać, bo jeżeli ja teraz określiłbym tobie, co mam zrobić, jak się przygotować, no ty byś mógł mi to lepiej powiedzieć, żeby zapewnić sobie biznes, to też są pewnego rodzaju wytyczne, tak, tego działania. Tak samo ja mam w sytuacji, kiedy miałbym zapewnić sobie bezpieczeństwo na ulicy, to nigdy nie wiem, z kim będę się konfrontował. To nie jest tak, jak nawet walka, nie wiem, w klatkach, gdzie tak naprawdę znam przeciwnika. Jesteśmy tylko jeden na jeden. Są określone zasady. Jest sędzia, który dba o to, żeby mi się nic nie stało. Tak? Na ulicy tak naprawdę nigdy nie wiem, kogo mogę na swojej drodze spotkać. Dlatego ważniejszą rzeczą od tego jest nie kto to jest, kim jest przeciwnik, tylko kim jesteś ty. Ale wiesz, ty mówisz, no w biznesie, prawda, podpowiedzieć, jak biznes ma wyjść. No, moim zdaniem takim oczywistą prawdą, jak ma wyjść biznes, jest to, jeżeli chcesz mieć sukces w biznesie, to zaakceptuj, że po drodze będziesz miał porażki. No bo sukces musi iść w parze z porażką. I teraz, jeżeli ja po drugiej stronie widzę człowieka, który mówi: Boże, tylko żeby się nic nie stało, Boże, żeby nie było porażki, no to ja widzę człowieka, który nigdy sukcesu nie odniesie. Tak. No bo tak. Jeżeli ty widzisz na tą ulicę, myślisz sobie: o kurczę, może będzie bójka. No i jak ona się skończy? No dwoje babka wróżyła. Albo na tarczę, albo starczą, prawda? I jeżeli jesteś gotów na obydwie te opcje, to idziesz, nie? Jeżeli mówisz: kurczę, ale muszę wygrać. No nie. Ktoś wygra, ktoś przegra, nie? A raz ja, raz on. Tak. A ty musisz powiedzieć tak naprawdę tylko właśnie, bo chodzi o to, żeby zbudować w sobie tylko jedną rzecz, że walczysz, że podejmiesz decyzję o walce. Tak. Jaki będzie jej wynik, tak. jest niezależny od nas. Tak samo jak ktoś mnie pyta, ty to się nie boisz. Ja mówię, że ja się boję, bo z jednej strony będę zdenerwowany ogólnie jakąś sytuacją. Ktoś mnie zdenerwował i ktoś mi zajedzie drogę, ja na niego zatrąbię, on do mnie wysiądzie, ja do niego wysiądę i skończy się to tym, że zamiast pojechać do moich dzieci, to spędzę ten czas w więzieniu. Tak? Albo z drugiej strony spotkam kogoś, kto jest ode mnie lepszy, albo będzie miał więcej szczęścia, poślizgę się na tej przysłowiowej skórce od banana i moja rodzina zamiast się ze mną bawić, będzie słyszała tylko takie tyt, 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 taki sygnał. Aha. I tak samo my często tak tytamy w swoim życiu, że chcemy jakoś przeżyć to życie. Ja nie chcę swojego życia jakoś tak przeżyć. Co będzie, nie wiem. Nie wiem, ile ono będzie trwało, ale i są momenty w takich, które po prostu mam, jakby można powiedzieć, momenty taki całkowity takiego fuck upu, że po prostu to jest koniec, nie chce mi się, nie wiem, żyć, że to się nic nie uda, ale to jest tylko na chwilę i wtedy po prostu nie neguję tego, że to miało miejsce, tylko to znowu moja babcia była przemądrą osobą. Ona mówiła, jeżeli w twoim życiu kończy się coś dobrego, to ciesz się, że to miało miejsce. Nie płacz na tym, że to się skończyło, tylko że w ogóle było. Bo człowiek często rozpacza nad tym względem. Ale z drugiej strony jest taka sytuacja, że kończy się coś złego, to ciesz się, że się skończyło. I tak samo jest z ludźmi. Jeżeli, nie wiem, byśmy wstali, ja bym na przykład kopnął cię w nogę, ciebie by zabolało, a ty za chwilę kopnąłbyś mnie też w nogę i ja bym uciekł, to jeżeli byśmy się spotkali za rok, ja bym się znowu, byśmy tak stanęli i przypomniałaby się ta sama sytuacja, to bardziej będziesz pamiętał ból mojego kopnięcia, niż to, że mnie potem pogoniłeś. I tak my mamy, że bardziej skupiamy się na porażkach, tak? A nie na tym, że przecież w końcu te wszystkie problemy, które w życiu mieliśmy do tej pory, jakoś się rozwiązały. Jakoś. Tylko to jest znowu tak, jak wiesz, bo zapewnienie tej odwagi sobie, to jest musisz określić wartości, na których będziesz niezachwianie się opierał. Czyli nie chodzi o to, co się po drodze będzie działo, tak jak powiedziałeś o tej walce. Ja nie wiem, kim jest przeciwnik, czyli nie wiem, jak będę z nim walczył. Tak jak ktoś mi nieraz zadaje, wrócę do tego, ale jak mi wezmę taką dygresję, jak ktoś mi zadaje pytanie, a co zrobisz,
jak spotkałbyś na swojej drodze takiego dwumetrowego, pijanego albo naćpanego gościa z nożem? A ja mówię, strzeliłbym do niego. On, ale nie masz broni. Ja zawsze mam. On, ale jakbyś nie miał. Mówię, to nie zadawaj mi pytania, co ja bym zrobił. Tak? No bo, no, jak, bo ja bym zrobił zupełnie coś innego. Ty zrobiłbyś zupełnie coś innego. Tu chodzi o to, żebyś w ogóle zrobił. Czyli tak naprawdę ja w swojej nauce i uczeniu ludzi, nawet jak mają robić, można powiedzieć, biznes, to musisz czuć się pewnie. Musisz się czuć taki, można powiedzieć, sam dla siebie dowartościowany. Dla nas na przykład mężczyzn, co jest bardzo ważne, to jest to, że na zasadzie, że umiesz, można powiedzieć, walczyć. Że w razie czego wiedziałbyś, co zrobić. Tak? Że te takie, można powiedzieć, pierwotne instynkty mówiło o tym, żeby walczyć. Że podejmiesz tą walkę. Dlatego jak, nie wiem, dla mnie król Sobieski przed całą tą ordą turecką, która napływała, że wokół wiosek sypano szańce, tak, robiono ten palisady, wychodził chłop z widłami i wiedział, że tam ma swoją trzodę, rodzinę i jeżeli on ich tam wpuści, to, to wszystko straci. Nie to, że on pokonał tych Turków, tak, tylko że oni odstępowali. To musisz sobie znaleźć taki właśnie cel, coś, czego nie sprzedasz. To jest to jak na zasadzie określenia nastawienia drugiego policzka. No nie chodzi o to, że jak ktoś do mnie przyjdzie i powie mi, daj mi portfel, to ja mu oddam. No żona jedynie jak przyjdzie do mnie, to ja mogę oddać. Tak? Albo, ale na takiej zasadzie to, to jest moim zdaniem takie bardzo negatywne i takie bardzo destrukcyjne myślenie. Że dla mnie drugi policzek to jest wtedy, że jeżeli staniesz nawet w obliczu, nie wiem, 1000 osób i oni mówią, że coś jest dobre, tak, i coś jest najlepsze, a ty wstaniesz, mówisz, nie, to jest coś innego, jakbym przeciwstawnego, nie, ktoś by mógł nawiązać to do drużyn piłkarskich, a oni mówią, nie, jak nie zmienisz zdania, to zrobimy ci krzywdę, a ty wiesz, z czym się to zakończy, ale mimo wszystko mówisz, nie, to jest dobre. I jeżeli tak będziesz, jeżeli uznasz, że te wartości są ważniejsze niż samo życie, tak naprawdę w pewnym stopniu przestaniesz się bać. Jeżeli dla ciebie większą chęcią będzie sama walka, sama chęć robienia biznesu, a nie myślenie o tym końcu. Pamiętasz, był jeden, ja nie będę mówił jak nazwę, ale jest taki autor, który mówił, że zastanów się, co jest, kiedy na twoim pogrzebie czytają trzy listy, tak? Od twoich tam współpracowników, twojej na przykład rodziny i twoich przyjaciół. I napisz sobie te listy, co byś chciał usłyszeć i tak żyj. Tak? W Polsce przerobiliśmy to, jak masz 80 lat. To w naszym mentalnym myśleniu to jest tak, dobra, poczekam do 70, zacznę się naprawiać, tak? Jak mają mnie oceniać? Nie wiesz, ile twoje życie potrwa. Przecież jeżeli ja będę myślał, jak zakończy się mój biznes, to może się okazać, że ja nie dożyję swojego końca biznesu. Po co mam się tym martwić? Po co mam się martwić tym, żeby moje dzieci miały, nie wiem, kawalerkę na start, coś tam? Jak, może nie będą w ogóle tu mieszkać, może nie dożyją tego momentu. Czyli tak, z tego, co rozumiem, z tego, co mówisz, to żeby się nie bać, żeby mieć odwagę, to trzeba mieć jakąś wartość, coś większego niż tu i teraz, bo wtedy się zmobilizujesz do walki. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt bardzo ważny walki. Ty pracujesz z ludźmi, którzy mają zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, czyli mają zachować, można powiedzieć, zimną krew w sytuacjach ekstremalnych. I jest pewna analogia, oczywiście nieudana analogia do biznesu. Często w biznesie jest taka sytuacja, że wiesz, goni cię skarbówka, masz problemy na rynku, masz jakieś sytuacje z pracownikami, czyli tak naprawdę wszystko się wali, jesteś na pograniczu tego, żeby oszaleć, żeby zwariować, a tak naprawdę wiesz, że wyprowadzisz sytuację na prosto, jak zachowasz tą zimną krew. No to gdzie jest ten klucz tej zimnej krwi w takiej strasznej sytuacji? Nie, a ja powiem ci, że ja mam właśnie w tej takiej konkluzji. Wiem o tym, że jeżeli masz świadomość tego, że zimną krew jest ciężko zachować, to po co ją zachowywać? Naucz się pracować jakby przy emocjach. Jeżeli one są część, bo to jesteś ty, to jest część ciebie. Jeden ale jest, emocje blokują ci trafną sytuację. Nie, blokuje cię nie, właśnie nie to, że nie masz zimnej krwi, tylko blokuje cię to, że ty masz świadomość, że tej krwi jakby nie masz. Aha. Że powinieneś ją mieć i teraz nie mam tej zimnej krwi, emocji, jestem zdenerwowany, wzburzony, tak? I wtedy zaczynasz panikować, bo próbujesz zapanować nad tym, że to nie wyjdzie, bo nie mam zimnej krwi. Nie. To jest tak jak w walce. Nie można powiedzieć o zimnej krwi. Tylko, że ludzie są, na przykład jak dla mnie, to co ci powiedziałem, że ja nie uczę ludzi obronić się. No bo jeżeli wejdziemy taką konkluzję wyrazu, że to jest samoobrona, czyli muszę coś zrobić sam, ja samodzielnie muszę poprowadzić biznes, tak? Nie wiem, zrobić cokolwiek samodzielnie. To jest tak samo, że najlepszą obroną jest atak. To gdzie powinni być uczeni samoataku. Jak samodzielnie atakować, tak? I dlatego ludzie przegrywają bardzo często walkę, bo nie umieją atakować. I my, często nawet w biznesie jest tak, że ludzie mają za dużo wiedzy. To, co ci powiedziałem na samym początku. Ile mu ci wystarczy do tego, żeby zacząć? Żeby zrobić ten pierwszy krok? Ile?
Przecież w wielu książkach, jakichś poradnikach piszą, że pierwszego dnia to, co wiesz, starczy ci na 3 dni, po 3 dniach na tydzień, a potem tam coś dalej. To po co w tych takich różnych rzeczach rozmyślać, że muszę wiedzieć aż tak dużo, aż tak wiele, żeby iść? Po co? I teraz jest tak samo z obroną na ulicy. Uczysz się na przykład, nie wiem, czegoś tam, tak? Jakiś tam styl obrony. Ile masz czasu na to, żeby to ćwiczyć? 2 razy w tygodniu? 3? Mhm. Normalnie funkcjonujesz. Mhm. A potem nagle się okazuje, że budujesz przez jakiś czas etap niesamowity tej wiedzy, nie jesteś w stanie i jesteś przerażony. To jest w myśl zasady, idziesz na egzamin, jest 1000 pytań, znasz 950, nie myślisz o tym, że znam aż 950, tylko nie znam jeszcze 50. Tak? Mhm. I teraz idziesz na przykład na taki, nie wiem, uniwersytet warszawski, studiowałeś tylko dziennikarstwo i nagle tam stajesz i widzisz na tablicy, że jest mnóstwo innych wydziałów. Jesteś przerażony, że jeszcze tyle nie umiesz. Mhm. Ale jeżeli ty określisz, nauczysz się jakby walczyć, czyli nauczysz się uderzać, atakować. Mhm. Jak? To jakby życie ci pokaże. Narzędzia, jakie do tego użyjesz, to tylko zależy od tego, gdzie będziesz, z kim się spotkasz, co będziesz miał do dyspozycji. Mhm. Najważniejszą odpowiedź, którą musisz podjąć sobie, to że to chcesz zrobić. Mhm. Tak? To jest tak, jak ktoś do mnie nieraz mówi i próbują mi sprzedać ubezpieczenia na życie, jakieś takie rzeczy. I tam mówią, że potrzeba, ja mówię, że ja kiedyś dostałem ubezpieczenie na życie, było za darmo. I to po prostu takie, że mam je dożywotnie, ten. A ktoś mówi, to jest niemożliwe. Ja mówię, ile kosztowałem? Że za darmo. Ale to jest niemożliwe, że nikt nie sprzedaje takich umów. A ja mówię, ale naprawdę mam. A co? No zostałem ochrzczony. Jak dla mnie na przykład, to jest wartość. Czyli wiara jest taką wartością, rodzina jest taką jakby wartością, na której opieram wszystko inne. Tak? I tak jak było nawet właśnie, co powiedziałeś w tych przysłowiowych służbach, to jeżeli o 2 nad ranem dzwonił do mnie kolega, ja nie pytałem go, co się stało, tylko gdzie mam jechać. Mhm. Bo mogło nie być czasu na to, żeby on mi mógł powiedzieć na przykład, gdzie mam przyjechać, bo coś by się tam wydarzyło po jego stronie, tak? Nie wiem, rozładowałby mu się telefon. Mhm. I tak samo jest tu w życiu. Za bardzo często chcemy wiedzieć, co się stało, i zamiast, żeby po prostu iść, a tam się okaże. Wejdź do tego pokoju, a się okaże. Jeżeli tam coś będzie, to będziesz walczył, a jak nic nie będzie, to po co rozmyślać o potencjalnej walce? Po co pomyśleć o... To, co będzie, bardziej skupiamy się na zagrożeniach, a nie na tym, że może być fajnie. Mhm. I co, będzie ci głupio, że nie było żadnych zagrożeń, że wszystko się układa? Ja też mam po części w życiu, że jak jest za spokojnie, to też tak siedzę i coś jest nie tak, bo jest za spokojnie, tak? Jak z małymi dziećmi. Jak jest, krzyczą, hałasują, to jest okej, okay. Ale jak jest cicho, to zaglądasz do pokoju, bo chyba coś się musiało wtedy jakby zdarzyć. Nie umiemy, tak jakbyśmy nie wierzyli w to, że w naszym życiu pewne rzeczy mogą pójść łatwo. Mhm. Że mogą się, sami sobie stwarzamy problemy, bo myślimy, że dopiero wysoką wartość ma coś, jakby, znaczy można powiedzieć, co ciężko nam przyszło, tak? A nie, znaczy, wiesz, no, na pewno sobie stwarzamy problemy, dlatego że już sama definicja stresu, tak? No, stres to jest nasza reakcja indywidualna na sytuację. I teraz ta sama sytuacja, może dla mojego syna, dla ciebie i dla mnie, są dodać zupełnie inną reakcję, prawda? Bo każdy inaczej reaguje. Także to z jednej strony faktycznie jest tak, że sami sobie to stwarzamy. Ale jeszcze patrząc z innej strony, jeżeli ja słyszę u klienta, mówi, słuchaj, kurczę, jakie głupie decyzje podjąłem, teraz jak patrzę z perspektywy czasu, to straciłem głowę. Gdybym wtedy, w tej sytuacji głowy nie stracił, no to jednak chyba trzeba szukać jakiegoś sposobu, żeby nie tracić głowy. Nie, ale mogłoby, bo często mówimy tak, że to, co powiedzieliśmy na początku, to, co ja ci powiedziałem, że ze swoich doświadczeń, swojego życia, tak naprawdę łatwiej mi jest uczyć ludzi i pomóc do nich dotrzeć, żeby przestali się, nie tyle, że przestali się bać, umieli uświadomić sobie, że nawet ten lęk jest ich częścią. Mhm. To są oni. No to po co mam udawać kogoś innego? Po co mam zakładać maskę jak aktor i odgrywać rolę, która będzie mi męczyła? Tak? Mhm. Jeżeli tak naprawdę ja zaakceptuję, że boję się tego, że boję się, nie wiem, ktoś tam boi się pająków, ktoś się boi właśnie ciemności, to łatwiej ci będzie z tym iść. Mhm. Bo zobacz, to jest tak jak, nie wiem, bylibyśmy w grupie osób i nagle okazało się, że ktoś ukradł portfel, tak? No i mówimy, że głupia sytuacja, słuchajcie, ktoś ukradł portfel. No to wszyscy podchodzą do stolika po kolei, wyciągamy wszystko, co mamy w kieszeniach, tak? No i w pewnym momencie ta osoba, która ma ten portfel, zacznie albo coś atakować innych, że nikt nie pozwoli sobie na takie zachowania, co to jest, tak? Albo, ale będzie się tego lęku bała do momentu, kiedy ktoś nie odkryje, to jest ten portfel. Mhm. I tak samo jest z nami. Po co jakby lękać się jakby czegoś, że właśnie, znaczy oszukiwać siebie, że ja się nie boję, że ja mam z czymś walczyć. Po co walczyć z samym sobą? No przecież jesteś jedyną osobą, z którą musisz spędzić całe swoje życie. To ty. No to po co ze sobą walczyć? Nie mamy wystarczająco problemów dookoła, żeby jeszcze jakby, wiesz, w tej takiej naturze, nie wiem, czy nazywamy to porażką, odwagą, ryzykiem już, czy lękami, czy strachem, to ja mam znowu takie coś, że jeżeli Bóg jak nas stworzył, to mówi, że stworzył nas swój obraz i podobieństwo. Tak? I powiedział, że to jest bardzo dobre. Ja wiem, że pewnie jak nie tworzył, to może, nie wiem, albo coś przyjął, albo coś mu nie wyszło, tak?
pod tym kątem, ale jeżeli powiedział, że to jest bardzo dobre, to znaczy, że stworzył cię w pakiecie. To jest tak jak urządzenie, tak? Tak jak ja mówię, jak broń. To jest zespół mechanizmów, jak zespół ludzi, tak? I my na przykład jak próbuję nieraz właśnie budować, znaczy nie budować, ożywiać zespół, bo ktoś ma stworzony zespół, to traktuje to jak zespół w jednostce specjalnej, że to jest broń. To są pewne mechanizmy, którymi ktoś musi dobrze celować, tak? Zarządzać, żeby trafić ten cel, który chcesz. Ale tam muszą nastąpić wiele jakby takich czynności. I podobnie jest tutaj w życiu. Jesteśmy mechanizmem, tak? I jeżeli teraz będziesz coś odrzucał w szczęście siebie, to czegoś ci gdzieś zabraknie. Bo może ten lęk ostrzeże cię właśnie przed czymś, że wpakowałbyś się w jakieś kłopoty. I tak samo jak powiedziałeś o tym swoim kliencie, że mogłoby się okazać, że jak on by wtedy zachował tą zimną głowę, to teraz może byłby jeszcze gorszym miejscu. To jest tak jak dziewczynka, która powiedziała do swojego ojca, który ciągle jeździł do pracy i ona pyta się, w nocy się znowu wstał, żeby lecieć, tak? Ona, tato, gdzie jedziesz? No znowu do pracy. A mógłbyś zostać? On mówi, wiesz, że nie mogę. Ona, ale po co tyle pracujesz? Ona, no bo, ale wiesz, no masz na konika, masz na ten, na wycieczki, tak? Na klocki Lego, na ten. Ona mówi, to ja już wolę być biedna, ale żebyś był. I to jest tak samo z nami, że ty masz być ze sobą. Jeżeli nauczysz się i zaakceptujesz to, nie jestem najpiękniejszy, nie jestem najmądrzejszy, boję się tego, mam lęki, kompleksy na tym poziomie, no to gdzie jest problem? To jest tak, jak ci powiedziałem, bo boimy się, że będziemy oceniani. Jeszcze teraz w tym świecie lajkowania różnych rzeczy, że boisz się, że ktoś ci coś o tobie jakby źle powie. Ale sam przecież ty dobrze wiesz, że ludzie nie mają czasu myśleć o kimś innym, a jak myślą o kimś innym, to znaczy, że chcą schować coś w sobie. Każda forma agresji jest podszyta lękiem. I dlatego czasami boimy się, to jest pewnego rodzaju jakby tłumaczenie nawet, że jeżeli mam zacząć biznes, to wyszukuję problemy, że jakby w razie mi nie wyszło, to wiecie, no ja wiedziałem, że może być tu problem, tu problem. Czemu tracić energię na to? To jest tak jak ludzie, którzy mają pracę, pracują na jakimś etacie i narzekają na tą pracę, żeby zmienili. Ja mówię, to zmień, odejdź, niech cię wyrzucą. Wtedy nie będziesz już myślał o tym, co masz się tam dziać, zaczniesz po prostu całą energię skupiać na tym, jak pójść do przodu. I wiesz, dla mnie, dlatego w tej całej jakby formie, to co powiedziałem o tym strachu nawet, że on cię ostrzeże, że to jest twój kumpel, że zawsze masz ten sygnał, który cię ostrzeże przed tym, takie zimno na plecach. Że czasami osoba idzie z telefonem, nagle ma zielone światło na przejściu dla pieszych, nagle się zatrzymuje, a tu przejechał samochód. Że jakby zrobiła ten krok na zielonym świecie, to by ją potrącił. I powiedzieć, no ale jak? Ale okazuje się, że gdzieś jej zmysł, tak, jej umysł zapracował na niej obronnie. Naturę obrony mamy we krwi. My nie umiemy atakować. Jeżeli teraz chcesz się nauczyć jakby odwagi, to nie możesz myśleć, że będę odważniejszy, jak będę znał więcej technik obrony, bo to znowu bronić. Musisz się nauczyć atakować. Obrona przyjdzie sama. I to jest kwintesencja jakby rzeczy. Ale nie mogę myśleć, że ja już dzisiaj powinienem wiedzieć wszystko do końca biznesu. Po co? Przecież na swojej drodze poznajesz różnych ludzi i nagle się okazuje, że ja miałem kiedyś taki przypadek niesamowity, że siedzieliśmy, no tak jak tu siedzimy, tylko że przy browarku, w lokalu i każdy z nas, bo spotkaliśmy się trzech kolegów, omawiał, co tam się u niego dzieje. Ja też powiedziałem o szkoleniu, które robiłem dla tam menedżerów jednego tam biznesmena, bo chciał ich jakby, nie przekazywali sobie wszystkiego takiego know-how, jak to robić, jedni mieli dobre wyniki, inne gorsze. I powiedziałem, jak to zrobiłem i przyszedł do mnie człowiek z sąsiedniego stolika, przeprosił, że przeszkadzał, że podsłuchał, tak? Zostawił mi wizytówkę i poprosił o kontakt, bo powiedział, że tego szuka dla swoich ludzi. Ja potem miałem 2-letni kontrakt, bardzo fajny. Tak? Z takich przypadkowości, to jak możemy, wiesz, przewidzieć to wszystko, tak? To jest to, żeby moim zdaniem tu chodzi o kwestię tak naprawdę takiej ufności, cieszenia się z tego, co jest, bo my naprawdę ciągle żyjemy jakimiś zasadami, ciągle musimy mieć jakieś normy, ciągle musimy znać odpowiedzi na wszystkie definicje. Ja czasami współpracuję z jednostkami specjalnymi, gdzie robią jakieś takie taktyczne rzeczy, a potem nagle się okazuje, że ja im mówię, że tu jest na przykład problem, oni mówią, nie, zobacz, tutaj, i pokazują filmik z YouTube'a, że Delta Force to robi tak i tak. Ja mówię, a jesteście Delta Force? Nie. No to, wiesz, każdy z nas jest inny. Nie masz brata bliźniaka. Nie masz. No to czemu próbujesz być taki jak ktoś inny? Jesteś, jakby wiesz, ja już nie mówię o technikach sprzedaży, jakichś tam działań, ale ogólnie w sobie. Jeżeli będę dobrze stał na ziemi, to tak naprawdę będę potrafił dobrze uderzać. Nie, że mam dobrze, nie wiem, dobrze wyćwiczone ręce. Siła uderzenia idzie z nóg i z tego, jaki masz kontakt z podłożem. Jeżeli będziesz tak naprawdę twardo stąpał po ziemi, jaki lęk. Brzmi, wiesz, brzmi łatwo, ciekawe, na ile to się da przekładać na rzeczywistość. Ale właśnie o to chodzi. Nie musi się przekładać na rzeczywistość, bo my znowu szukamy odpowiedzi takiej, że ja też czekam na taką pigułkę, że wezmę tabletkę, będę oglądał sobie na przykład, nie wiem, jakiś serial przyrodniczy, a będą rosły mięśnie, wiesz, no to chciałbym takie coś. Ale tak nie ma.
I tak jak jedne słowa do kogoś trafiają w jeden sposób, jesteśmy jak głuchy telefon, tak? Mówisz do innej osoby, ona to inaczej rozumie, dobrze. Do innej, ona to rozumie inaczej. I nie musi być tak, bo człowiek się na przykład przychodzi na jakieś spotkanie, w którym chce czegoś uzyskać. Nie wiem, może ktoś chciałby coś uzyskać z takiej, po wysłuchaniu takiej naszej rozmowy, tak? Ale właśnie, co? Znaczy ktoś, wiesz, no, głównie nas będą słuchać ludzie, którzy firmy prowadzą. Jeżeli ktoś zobaczy, mówi, o, będzie, kurczę, Jarek Polak mówił o odwadze, o lęku, no to co będzie chciał ten widz uzyskać? No będzie chciał uzyskać podpowiedź, kurczę, jak sobie poradzić ze swoim lękiem? No i ty dajesz mu odpowiedź, mówisz, słuchaj, zaprzyjaźnij się swoim lękiem, tak? Traktuj ten strach jako sygnał ostrzegawczy. Tak? Oczywiście to może nie zaprzyjaźnić, a zaakceptuj. Zaakceptuj. Mówię, bo okay. Nigdy nie lubimy, nie zaprzyjaźnimy się ze swoim wrogiem, jakby okay. Tak, tak? Ale jeżeli ktoś kiedyś powiedział, że otaczaj się przyjaciółmi, a wrogów trzymaj blisko siebie, no to jeżeli lęk jest po części twoim wrogiem, to trzymaj go blisko siebie. Jasne. On jest. Dlatego to, co ci powiedziałem o tym, to jest największa jak krzywda, którą robimy sami sobie. Że chcielibyśmy, żeby było takie clear. Tak? Wyczyszczone i takie, że bez emocji działamy. Nie da się. Życie jest emocją, tak? Miłość jest emocją. Jeżeli, nie wiem, miłość jest najważniejsza w relacjach i to, jakby w takich ludzi przyjaźń, to jest emocja, no to po co się tego wyzbywać? To co, w związku ze swoją małżonką, czy ja ze swoją, ma być chłodna kalkulacja i wiesz, nie, miłość jest taka, ale wiesz, ale jest czyściutka. Nie ma tu żadnych emocji. Nie może tak być. Właśnie, wiesz, największy fan przy tym wszystkim jest tak, że i może i fan, ale też problem, który jakby ludzie, którzy mają, przychodzą do mnie, to ja im każę stworzyć swój własny system. Ja mam system swój, ja mówię, nie rób tego, co ja robię, to rób swoje. I ja tak naprawdę pomagam jemu stworzyć siebie, tak? Czasami odnaleźć, czasami gdzieś, nie to, że burzyć, likwidować, nie, odnaleźć. Tak jakby wykuć na nowo swoją duszę, no bo duszę dostajesz, tak? Za darmo, ale musisz ją wykuć. I to może się okaże, że za pierwszym razem ją źle wykułeś. A może się okazać, że no to jak na przykład nie, idziesz do lekarza i on ci nie pomógł, to co, już koniec leczenia, czy idziesz do innego lekarza? To jest taki paradoks. Tak jak ostatnio kolega jeden mi wspominał, że jak uzyskał drugi dan w Dolce Pares, to jest taki filipiński system tam walki, że na Filipinach kiedyś była zasada taka, że jak ktoś przychodził, ja przychodziłem do ciebie jako do mojego mistrza, uczyłem się od ciebie, w pewnym momencie mówię, no chyba już wszystko, co mnie nauczyłeś, idę do innego mistrza. Okej, okay, to było normalne. Ludzie się zmieniali, tak? Przyjechali Amerykanie, no, a jakieś certyfikaty, coś, ale jak to, no, żeby były jakieś tam 100, no to zaczęli im wystawiać certyfikaty, za które pobierali pieniądze. I on też tak, i on mówi, wiecie co, tak siedzieli przy takiej kawie jak my, i on tak mówi, wiecie co, wy w sumie tak jak dla Amerykanów, to byście mieli już drugi dan. To proszę, wypisał im certyfikaty i dał. Czym jest problem? Jak ktoś mi mówi, ale jak jest u ciebie? Ja mówię, u mnie jest 117 danów. I ktoś patrzy na to, a ja mówię, ale czemu, to jest moje, mogę mieć 200. Ja sobie dałem na razie 115, a dwa zostawiłem na starość, tak? Ja mówię, musi to być znowu 9, 10, bo tak jest w jakichś sztukach walki? Jeżeli tworzysz coś swojego, tworzysz swój biznes, to po co ograniczasz się? Ja nie mówię, że nie korzystać z wiedzy innych, tak? No bo nie uda się wymyślić drugiego ciosu prostego, czy drugi raz koła. To możesz z tego korzystać, ale jakby wsłuchać się pewnego rodzaju w siebie i zobaczyć tak naprawdę, czy ja tego chcę. Bo to jest znowu, zrób to, co byś zrobił, gdybyś się nie bał. Jeżeli to by była sytuacja tego typu, że tak, chcę to, no to zrób to. Mogę tylko zapytać, mam to zrobić? Tak? I nic więcej. Ważną rzeczą, i to też jest znowu dla mnie jakby pod kwestią wiary, to co powiedział Jezus do Faustyny, liczy się intencja. No przecież jeżeli dzisiaj obiecasz, że będziesz, nie wiem, biegał codziennie po 5 kilometrów i już do końca jakby wiesz, że codziennie będziesz już biegał, a jutro umrzesz, to można powiedzieć, że okłamałeś, tak? No bo powiedziałeś codziennie. Jakbyś dodał do końca swojego życia, no to było, ale codziennie. Ale liczyło się, że chciałeś. Tak? I tak samo jest z biznesem, to jest tak samo, nie wiem, pójściem do przysłowiowej spowiedzi, że ja tam jestem i też mówię, ale tak. Kurczę, przecież ja wiem, że ja wyjdę i zaraz, zaraz znowu będzie coś nie tak, tak? Ale chciałem. Jeżeli ocenisz to tylko tak, to jeżeli powiesz, że jeżeli przyjdzie problem, to się z nim zetknę. I teraz tak, może się okazać, że na dzisiaj nie masz wiedzy, jakby ten problem pojawił się dzisiaj, to byś go nie rozwiązał. Ale jeżeli on się pojawi za miesiąc, rok w biznesie, to przez ten rok ile wiedzy zdobędziesz? To jest tak, jakbyś dzisiaj chciał sobie kupić koszulkę, jak masz wyglądać, ktoś jest niemotyły i chce schudnąć i sobie kupuje jakąś koszulkę, zakłada, że za rok będzie jakoś tak wyglądał. Ale po co się ograniczać? A z drugiej strony, po co się dołować, bo możesz złamać rękę, rozchorować się i nie będziesz mógł ćwiczyć i nie będziesz mógł wejść i co, frustrację wpadać? Po co? A powiedz mi, bo to co mówisz, nie? No, ma sens moim zdaniem.
myślę, że dla tych, co nas słuchają też. Czy to, gdzie jesteś dzisiaj, to dzięki temu, że wprowadzałeś te zasady w swoje życie, no bo to nie jest łatwa droga, żeby z pracy takiej, jaką wykonałeś, przejść do pracy, którą teraz wykonujesz, jako osoby od szkoleń, osoby, która dzieli się wiedzą, która działa czy w biznesie, czy na jakichś organizacjach. No, tak patrząc z boku na ciebie, tak mówiąc takim językiem kariery, tak, no to się wydaje, że przeszedłeś no, trudną drogę. Jak ja znam ludzi, którzy gdzieś pracują w wojsku, czy w jakichś innych instytucjach, jak oni się zastanawiają, a co na emeryturze, prawda, co ja mogę robić, myślę, kurde, to jest bardzo trudne pytanie, nie? Ale patrzę na ciebie, myślę, kurde, facet w ogóle jak ryba w wodzie, w ogóle w biznesie, doradza, wyciąga ludzi, nie? I przeszedłeś tą ścieżkę. To właśnie to dlatego stosowałeś to wszystko, co mówisz, to skąd to się wzięło, że jesteś gdzie jesteś? Wiesz co, ja odszedłem ze służb przed emeryturą. Ja teraz byłbym szczęśliwym emerytem. Jak patrzę na moich kolegów, którzy niektórzy odchodzili z wysokich stanowisk, tak. Też miałem dobre notowania kiedyś tam, jak pracowałem. Tylko ja nigdy nie poszedłem do służb dla emerytury. Nie, no i też chyba nie poszedł do emerytury. Wiele osób tak szło. Tak, z takim, że w razie czego mam emeryturę, tylko, ale co z tego? Jesteś jakby w duchu jesteś za młody na to, żeby już siedzieć i nic nie robić. I oni, ale z kolei ta emerytura jest na tyle, ta pierwsza, jest na tyle za niska, żebyś mógł nic nie robić. Jasne. I wtedy się frustrujesz, odejść już, no bo niby jest emerytura, nie jest najlepiej, no bo no, sytuacja jest jaka jest. Tam i finansowa. Ale mi znowu, że to się opiera o całe jakby życie, znowu o wyobrażenia, znowu to szczekanie, które się pojawia, że coś musisz, że jak już ustaliłeś sobie kiedyś, że... A co, ty niczego nie musiałeś? Nie, ja cały czas walczę po prostu. Moje życie to jest walka. Jakbyś zobaczył to, ja wybieram sobie takie drogi nie najłatwiejsze. No tak, takie mam, tak. Znasz zresztą moje jakby też trochę życie i... Tylko okazuje się, że tak jak wspinam się, to ktoś jakby na górze sprawdzał, czy ja rzeczywiście tego chcę. I mnie zrzuca. Rzuca mi kłody pod nogi i coś. Jeżeli ja wstaję i idę tam, to nagle się okazuje, że pod samym szczytem znajduje jeszcze sztabkę złota. Jakbym poszedł łatwiejszą drogą, to bym jej nie zauważył, bo stamtąd nie było jej widać. Tyle tylko, że ja zawsze zanim idę na tą górę, to najpierw gadam sobie, że tak powiem, rozmawiam tam, najwyżej pytam się, czy to jest dla mnie dobre. Czyli w swoim przypadku wiara, tak? Była tym tajemnicą sukcesu. Tak, że zawierzyłeś, no, spadałeś, wstawałeś zawsze i idziesz do góry. Zawsze było tak, że wiadomo, że jak jest dobrze, to na ogół nie idziemy do Boga, jak jest źle, to do Niego idziemy. I dlatego ja zacząłem też to jakby stosować, tylko dodałem to, że jak jest dobrze, to wstaję rano i dziękuję, że mogłem wstać. Kładę się wieczorem spać, dziękuję, że mogłem się położyć i spać. I tak po prostu, tak normalnie, prosto, dzisiaj. W myśl zasady z filmu Kung Fu Panda, jak oglądałem z dziećmi, tak? Wczoraj to jest historia, jutro to jest niewiadoma, a dzisiaj to jest dar losu. To jest najpiękniejsze. Czemu z tego nie skorzystać? Jasne. Wiesz, tak samo jakby w planowaniu biznesu. Czemu? Bo zobacz, jeżeli zaplanujesz coś, to już instynktownie się nastawiasz na coś. Że musisz tą drogą iść. Ale w międzyczasie może jakbyś był bardziej otwarty, to zauważyłbyś inne rozwiązania. Nie, że ustawiłeś, że musisz wejść drzwiami. A okno jest otwarte. Tak jak mówiłeś, że mogłem przyjść do ciebie i wejść drzwiami. Ale okno było uchylone, mogłem wejść oknem. Tak? No, to jest cały czas takie rzeczy, że po co się ograniczać? I tak samo jest w tym, ja dzięki temu, że ludzie nie muszą budować archiwum wielkiego różnych technik, jak się bronić, jak reagować na wszystko, tylko muszą stworzyć sobie wojownika, który będzie walczył. Nie wiem, czy będę walczył z jedną osobą, czy dwoma. Nie wiem, czy będę uzbrojony, czy nie. Czy będę leżał na ziemi, czy będę stał, ale ja wiem tylko, że podejmę walkę. To jest, bo może to jest dobry taki przykład. Wiesz, czego tak naprawdę zawodnik wchodzący na ring się boi? Ludzie mówią, że boi się porażki, że przegra, że boi się bólu. Nie, no to ci ludzie są przyzwyczajeni do bólu. Poza tym w takiej walce nie czujesz bólu. Tak? To dopiero później się czuje. Tak? Jak goni pies, to nie czujemy zmęczenia, dopiero jak przestanie nas gonić, wtedy czujemy, że i przez tydzień mamy zakwasy w momencie. Tak? Ludzie nie boją się ani porażki, nie boją się ani bólu. Boją się ośmieszenia. I w większości, nawet jeżeli chodzi o biznes, to wstydzisz się tego, że będą cię oceniali, że to nie wyjdzie. Że dlatego boisz się, że ktoś cię nie zauważy. Dlatego robisz lajki swojego jedzenia, tak, i wrzucasz zdjęcia na Facebooku, jak jadłeś w restauracji, menu. To jest, nie wiem, to jest jakby problem. Tu znaleźć jakby odpowiedź. Jeżeli zbudujesz człowieka, który sam dla siebie będzie silny, że może nic nie osiągnąć w swoim życiu, ale walczył. Na koniec swojego życia będziemy powiedzieć, wiesz co, ja nadal mam tylko swój miecz, ale zobacz, nie jest zardzewiały. Cały czas walczyłem. Może na koniec swojego życia nie będę miał nic, ale tak naprawdę wygrałem, bo nigdy nie odpuściłem. Walczyłem. Mogę też przegrać. Tylko żeby to nie było porażka taka, że wyszedłeś na ring, poślizgnąłeś się, upadłeś i straciłeś przytomność. To wszyscy będą się z ciebie wtedy śmiać.
Jeżeli była walka, która jest określona jako walka stulecia, Foreman Muhammad Ali. Foreman przegrał, ale mówią, że to była walka stulecia. Czy może się wstydzić tej walki? No nie. Nie. No nie. Mhm. Sposób, w jaki przegrał, to jest po prostu, trzeba bić mu brawo. Każdy chciałby tak walczyć. I tak samo może być, że ja przegram, może ten biznes nie wyjdzie, ale będę, jeżeli na koniec nawet tego zrobiłem wszystko, co mogę, a nie, że jeżeli na przykład prowadzę biznes drugi rok, trzeci i ciągle widzę, że z tego nic nie będzie, ale ja go na siłę ciągle, bo może teraz, tak? Jak kobiety, które mają 39 suplementów diety, tak, mają 39 suplementów diety i one nie zadziałały, nagle pojawia się 40. Nie no, ten już musi zadziałać. Jasne. Jest to chyba czas do brzegu, bo ty lecisz na spotkanie, ja za chwilę też mam spotkanie. Natomiast ty mnie pytałeś przed jeszcze naszą rozmową, dlaczego ja ciebie zaprosiłem, tak? Dlaczego ja chciałem z tobą rozmawiać, czy jaka może być wartość dla moich znajomych, dla osób, które będą nas oglądać. Wiesz, no, taka myśl, którą miałem w głowie, to jest tak, skoro mam takie poczucie, że u masy ludzi lęk jest ogromnym problemem, może to jest lęk w głowie, ale on paraliżuje ich życie. Natomiast no, znając ciebie w różnych sytuacjach, to dla mnie to może, nawet bym przesadzając, powiedział, że jesteś pewnym takim symbolem odwagi. To znaczy, wiesz, proszę cię o różne sytuacje, proszę cię o pomoc i ty odważnie, mądrze i odważnie w sytuację wchodzisz. Więc ja sobie myślę, jeżeli miałbym zapytać kogoś o recepty, jak być odważnym, to myślę, to zapytam Jarka. I stąd był ten pomysł, żeby ciebie zapytać, a co z tym lękiem, a co z odwagą, jak sobie radzić? Ja to podsumuję może jednym słowem. Żeby się przestać bać, trzeba być sobą. Mhm. Z całym bagażem, w naszym myśleniu, znowu, w naszym szczekaniu. Mhm. Znaleźć w tym, że lęk to jest, w lęku znaleźć hałczenie, a nie szczekanie, bo ktoś tak powiedział. Bo nie wiem, bo jest jakaś definicja, którą w Wikipedii możesz przeczytać, że to coś oznacza. Nie, tak. Zrozum ty to sam. Tak. Zostałeś stworzony całym bagażem, jesteś taki. Masz dwie ręce, dwie nogi, nie wiem, ktoś może mieć jedną rękę. To nie przeszkadza, jesteś taki, tak, no to tam działaj. Tak. Nie rozmyślaj o tym, co będzie za rok, bo może tego za rok nie będzie. Tak. Ja niektórym moim klientom, jak przychodzą tacy zabiegani, potem się tak, patrzyłeś na chmury dzisiaj? Aha. Tak patrzy na mnie jak na jakiegoś człowieka i tak, na chmury, a po co? Skąd wiesz, że jutro będziesz je oglądał? Mm-hmm. To jeżeli może zaistnieć taka sytuacja, że jutro nie będę mógł oglądać chmur, to po co myśleć o problemach dnia jutrzejszego? Okay. A my do połowy dnia rozmyślamy o dniu wczorajszym, a od połowy myślamy o jutrzejszym. Mm-hmm. Po co? Dzięki. Dziękuję ci bardzo.